Jesteśmy w Sfelinie, przy Dębowej 4 w Sopocie i zapraszamy do kolejnych pokazów, instalacji, wystaw, projekcji filmów. Myślę, że to trzeba przeżyć samemu, wchodząc do środka. Tam są zgromadzone różne, czasem rytualne, czasem całkiem przypadkowe obiekty. Jest duchota, ciasnota i trochę śmierdzi i tak ma być, bo musi być ciężko, nie może być za lekko, trzeba wejść w tą ciasną, spoconą atmosferę, trzeba to poczuć, trzeba się troszeczkę zmęczyć i trzeba wejść do tego innego świata, z tej pięknej willi słonecznej, przyjaznej i chłodnej. Generalnie idea jest dosyć prosta i nie niesie ze sobą zbyt wiele jakichś tam ideologii, nie nawiązuje do polityki, a nic, jest po prostu czysto wizualnym procesem, który można podczas jazdy na rowerze, wytwarzając energię samemu, zobaczyć trochę w innym kontekście, nie wiem, się poczuć. Planowany był kosmos, ale trochę może jest taki ubogi kosmos. Nazywam się Justyna Kuklo, jestem w stowarzyszeniu Sfelina. Tutaj wczoraj została otwarta moja wystawa, która nazywa się Pixel jako dekonstrukcja. Festiwal jest ekologiczny, więc każda z prac miała nawiązywać w jakiś sposób do tematu ekologii. Moja praca mówi o tym, jak przywykliśmy do życia w świecie obrazów elektronicznych. Wdziera się do tego pokoju w takiej formie, jaka jest dla nas przyswajalna, czyli obrazu, który jest spikselizowany. Można go dotknąć, żeby bardziej poczuć, słychać tutaj dźwięki natury i ona przerasta przez ścianę, tak jakby zapraszając do tego, żeby rozejrzeć się, co jest za oknem i żebyśmy powrócili jakby do tego stadium, kiedy nie zapominaliśmy o naturze.